Witajcie, kochani. Dzisiaj trochę o naszym rozwoju. Czy jesteś w rozwoju osobistym czy duchowym? Przechodzisz pewien etap swojej zmiany. I chciałabym przytoczyć opowiadanie, może troszeczkę je zmienię, doktora Joe Dispenzy z kursu, przez który przeszłam, opowiada o takiej sytuacji. Pracujesz w firmie, dowiadujesz się, że jest jakieś większe spotkanie, na przykład Wigilia. I przyjadą osoby z wielu oddziałów. Między innymi przyjedzie ta kobieta, która kiedyś podłożyła Ci nogę i awansowała. Zajęła stanowisko, o którym marzyłaś, marzyłeś. I na samą myśl pojawiają się dziwne, różne pomysły. Może z nią porozmawiam, ale wcześniej wezmę kieliszek z czerwonym winem. I mam nadzieję, że będzie miała białą bluzkę. I pojawiają się kolejne pomysły, kolejne i w pewnym momencie ta kobieta łapie się na tym, no tak, przecież wiem, że po tylu książkach, jakie przeczytałam, po kursach, warsztatach, na których byłam, to powinna myśleć inaczej. I zostawię dla Was rozwiązanie, ale zobaczcie, co się dzieje. Zaczynamy zauważać nasze myśli, zauważamy te uczucia, które się w nas pojawiają. Nawet przy wzroście tej naszej świadomości docieramy do obserwacji naszego ciała. Czy nagle się napina, czy zaciskam pięści, kiedy jestem na kogoś zła, zły. Obserwujemy siebie. I czasami tak trudno jest pozbyć się tych emocji, które tak mocno w nas tkwią, tych naszych reakcji, zwłaszcza reakcji ciała, bo ciała nie oszukamy. Nawet jeżeli nasz umysł i nasza myśl mówi nie, nie, zachowaj spokój, nie, nie, zareaguj akceptacją, zareaguj miłością, wejdź w jedność z tą osobą, to nasze ciało się spina, żołądek się spina, czasem gardło się spina i nie jesteśmy w stanie powiedzieć słowa. Co w takiej sytuacji? Jak oczyścić tą naszą przestrzeń tych pierwszych reakcji, reakcji, których uczymy się już od początku, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, kiedy od samego początku, naśladując rodziców, uczymy się tego spinania, uczymy się, oczywiście rodzice nie mają swojej intencji, kiedy na przykład są źli, bo chorujemy, bo nie radzą sobie w tej sytuacji. Ich intencją jest to, żebyśmy byli zdrowi. A kiedy sobie nie radzą, to obawiają się, co ktoś pomyśli. Nie radzę sobie z moim dzieckiem, nie potrafię o nie zadbać. W pewnym momencie przychodzi złość, że kolejny lek nie działa. Dziecko tego wszystkiego się uczy. I to nie jest celowa nauka. Intencją rodzica jest coś dobrego dla dziecka, natomiast dziecko przyswaja sobie tą trudną emocję i utrwalamy to w sobie przez wiele, wiele lat. I kiedy zaczynamy wzrastać, zaczynamy rozwijać się, każdy na swój własny sposób, w własnym tempie, zaczynamy zauważać reakcję, naszą reakcję, zaczynamy obserwować nasze myśli, nasze pomysły przeróżne. Zaczynamy obserwować, co dzieje się w moim ciele, gdzie się napina, gdzie powstaje blokada. I tak trudno przez to przejść dalej. Co możemy zrobić? To, na czym się znam najlepiej, co praktykuję od ponad 5 lat, to praca z podświadomością. Tam, gdzie te wszystkie programy, gdzie te wszystkie odruchy, gdzie te wszystkie nasze przekonania powstały dawno, dawno temu, jak byliśmy dziećmi. Przez tyle lat utrwalane. Jak teraz to zmienić? Tylko myślą? Tylko samym powiedzeniem sobie, no tak, ale przecież ja się zmieniam, ja już inaczej reaguję. I owszem, możesz to praktykować przez wiele, wiele lat. Ale praca z podświadomością, w tym głębokim transie, kiedy uruchamiasz fale mózgowe teta, gwarantuje Ci bardzo szybką zmianę. A żyjemy szybko, potrzebujemy szybkich efektów, nie czekamy na to latami, bo chcemy teraz poczuć naszą zmianę, bo chcemy teraz poczuć
nową jakość swojego życia. Jakość, w której czujemy się spokojnie, bezpiecznie, w którym potrafimy uruchomić akceptację, miłość, wdzięczność, empatię, emocje, które podnoszą naszą świadomość. Kochani, podświadomości to wszystko się dzieje, to wszystko siedzi. Możesz do tego dotrzeć. Oferuję Ci teraz kurs online, 4-tygodniowy, głęboki kurs, głębokiej pracy na poziomie podświadomości, gdzie będzie sporo medytacji, sporo hipnozy, również dodatkowo praca z ciałem, praca z oddechem. 4 tygodnie przyglądania się sobie, 4 tygodnie głębokiej pracy, aby dotrzeć do tych trudnych emocji, jak wstyd, poczucie winy, lęk, zazdrość, złość, aby móc te emocje przepracować, aby móc uzdrowić swoje wnętrze i rzeczywiście móc otworzyć się na tą przestrzeń kwantową, w której jesteśmy jednością, w której realizujesz życie takie, na jakie zasługujesz. Jeżeli masz w sobie gotowość, jeżeli chcesz się przyjrzeć sobie z tych głębszych pokładów, zapraszam Cię na 4 tygodnie pracy, wewnętrznej pracy ze sobą. Pozdrawiam serdecznie, z miłością, Małgorzata Leszczyńska.